Kolejna niedziela, kolejne spotkanie z Bożym Słowem, ze świadectwem, z Bożą mocą. I patrzymy, kto się tu przywita. Waldemar. Waldemar to jest, this is my man. Witajcie. Jakub i Kasia. Witam was serdecznie. Witam was serdecznie, jeszcze udostępniam i już do was przychodzę. Też możecie zrobić to samo, możecie udostępnić tę transmisję. W tym tygodniu mamy Święto Wszystkich Świętych, a na pewno bez tej rzeczy, o której mówimy teraz, nikt nie zostanie świętym, czyli bez przyjęcia usprawiedliwienia od Boga, nikt z nas świętym nie zostanie, więc jesteśmy w dobrym towarzystwie i w dobrym klimacie świątecznym już niedługo. Dobrze, co mieliśmy zrobić? Udostępniamy. Patrzymy na Facebooku, czy się pojawiło. Jest. Jesteśmy, kopiujemy. Dla spóźnialskich macham. Dobrze. Chyba dobrze. No, witam was serdecznie i patrzę. Pozdrowienia z Tychów widzę, ze Szkocji, z Olkusza. Z wielu miejsc, tak. Wilno, proszę, Kaszuby. Szalom. To z Izraela chyba, szalom. Czaple witają, proszę bardzo. Hanower, Gliwice, Warszawa, Niemcy, Nowe nad Wisłą, zobaczcie. Nowe, chyba Nowe Miasto, tak? Witam was serdecznie wszystkich. Oczywiście można pisać intencje. Kraków na stanowisku, proszę bardzo, Kraków na stanowisku, mi się to podoba. Rzym, no pięknie, w Rzymie mamy synod o synodalności i z Rzymu Elżbieta nas wita. Sandomierz, Opole jak zwykle, proszę bardzo. Leszczyny, Niemcy, no Piotr z Irlandii, jak widzę Irlandię, to od razu wiem, że to Piotr, Białystok, Regensburg, to chyba Niemcy, Regensburg, tak? Niemcy, Lohne, Brazylia, no proszę, to muszę pokazać, Brazylii to jeszcze nie pamiętam, żeby była Brazylia. Brazylia to daleko. Ile to godzin? Pewnie z 6-7 godzin przesunięcia. Wiedeń. Pozdrawiam ciepło z Crystal Lake, USA. Crystal Lake, pewnie tam jest ciepło, skoro ciepło pozdrawiają. Lwów, błogosławimy Lwów, niech się ta wojna wreszcie skończy. Norwegia. UK i masę innych miejsc, kochani. Witam was serdecznie. I co? Zaczynamy, kochani. Pierwsze bardzo ważne ogłoszenie. Tydzień temu już o tym mówiłem, ale zaraz. Może ja to jeszcze raz skopiuję. Skopiuję może.
Jakby ktoś nie był z nami tydzień temu. Otóż, kochani, pod koniec listopada, czyli już niedługo, i tłumaczę tutaj się, muszę pewne rzeczy ukrywać, ponieważ chrześcijaństwo nie jest zbyt mile widziane w tym miejscu, gdzie lecę, ale wy wiecie pewnie, gdzie to jest. Jakiś czas temu, czy właściwie rok temu to było, mówiłem o wykupywaniu rodzin chrześcijańskich z niewoli i wyście, kochani, wykupili, ja zacząłem, a wyście to pociągnęli i wykupiliśmy razem ponad 150 rodzin chrześcijańskich. Jedna rodzina to jest między 5 a 7 osób, czyli ponad 1000 osób wykupiliśmy z niewoli. Muzułmanie są trzymani w niewoli maksymalnie 2 lata. Chrześcijanie najczęściej po prostu są katowani na śmierć i kończą swoje życie w miejscach zniewolenia. Jak do tego dochodzi? Formalnie w tym kraju nie ma niewolnictwa, nie można nikogo trzymać w niewoli, ale tu jest taka sztuczka stosowana, że ktoś przychodzi, najczęściej potrzebuje jakiejś drobnej sumy, na przykład na leczenie, coś się stało, złamała się noga, czy coś w tym stylu, pożycza pieniądze, no i pada propozycja, jeżeli chcesz, to odpracujesz na przykład w fabryce cegieł, albo w kopalni, albo gdzieś odpracujesz to. Taka osoba sprowadza się całą rodziną, po czym się okazuje, że cała rodzina zarabia miesięcznie mniej niż niby ten biznesmen płaci im wynagrodzenia. Czyli ten dług cały czas narasta i ta osoba nie potrafi się z tego wydostać. I kochani, my, czy właściwie my razem, wy i ja, wykupiliśmy ponad 150 rodzin. I teraz, kochani, uwaga, ja tam lecę tam spotkać się z tymi rodzinami, będę nagrywał dla was na tyle, ile można, bo rozumiemy, że to nie jest środowisko, to jest środowisko wysokiego prześladowania chrześcijan, więc to, co można, będę wam pokazywał. Będę głosił tam Ewangelię, będę się modlił za chorych, nawet lecę z Maćkiem i Agatą, znowu nie mogę wymienić nazwiska, wiecie, jaki Maciek i jak Agata byli tu u mnie w programie. I oni mi zaproponowali, że w każdej wiosce będę głosił i modlił się za chorych. Ja stwierdziłem, że to może przesada, żeby aż w każdej wiosce po drodze. Zobaczymy, na ile będę miał sił, na tyle będę głosił i modlił się. Jestem przekonany, że Bóg będzie dokonywał potężnych cudów, dlatego że chrześcijanie tam są prześladowani tak samo, a może bardziej nawet niż to, o czym czytamy w Nowym Testamencie, i Bóg będzie się objawiał tak samo jak w Nowym Testamencie. Więc spodziewam się, że przywiozę wam świadectwa takie, że po prostu moje włosy stoją, ale że włosy staną nam dęba po prostu, co Bóg uczyni w tym miejscu. Ale już Bóg zaczął czynić niesamowite rzeczy, kochani. Tydzień temu ogłosiłem, że lecę i wiecie, żeby była całkowita jasność, ja sam finansuję mój lot, mój pobyt tam i ja sam finansuję mój dar dla tych ludzi i tak bym to zrobił, ale zaprosiłem was, jeżeli chcecie, możecie w cudzysłowie polecieć ze mną, czyli po pierwsze modlić się o nasze bezpieczeństwo, naprawdę nie żartuję tutaj. Ostatnio były zamieszki w tym kraju, palono domy, zabijano chrześcijan. Ta fundacja, z którą ja współpracuję, oczywiście nie jest bezczynna, niech to będzie jasne, oni odbudowują domy chrześcijan, które zostały zburzone. Oni, nie chcę mieszać liczb, ale chyba 22 domy odbudowali, a kilkaset odmalowali, pomogli jakby po spaleniu doprowadzić do użycia. I kochani, wyście się złożyli razem ze mną, już jakby, bo ja powiedziałem, nie chcę tam polecieć z pustymi rękami. Oczywiście ja będę tam cieszył się razem z nim, żeśmy wykupili tyle rodzin, będziemy się modlić, czyli jadę tam z Ewangelią też, ale stwierdziłem, chcę mieć coś w rękach, tak? Bo wiemy to już ze Słowa Bożego, że nie tylko słowo, nie tylko modlitwa, nie tylko Boże działanie, ale również taki fizyczny dar miłosierdzia chcę ze sobą tam zabrać. I wyście się do mnie dołączyli. I na dzisiaj mam, uwaga, uwaga na to, 100 tysięcy złotych na koncie. To jest mój dar i wasz dar, 100 tysięcy złotych na koncie.
I to się przełoży na mniej więcej 12 wykupionych rodzin, albo może podejmiemy decyzję, że tych rodzin wykupimy na przykład 8, a za resztę wyremontujemy czy wybudujemy domy. To się jeszcze będzie rozgrywało. Będziecie mieli pełny wykaz na koniec całej tej akcji, dostaniecie cały wykaz przelewów, oczywiście bez imion i nazwisk, tylko zobaczycie, jak szły przelewy, czyli jaka jest kwota, ale nie tylko kwota, jakie przelewy szły i suma. I dostaniecie ode mnie pełne rozliczenie, co za to zostało zrobione. Kiedy wykupywane są te rodziny z niewoli, to również my dostajemy akty notarialne, więc słuchajcie, tutaj niestety pewne zarzuty padały, także ja zbieram te pieniądze dla siebie albo tego typu bzdury. Nie, ja nie potrzebuję żadnych pieniędzy, Bóg mi błogosławi. Nie utrzymuję się z takich rzeczy, ja tam jadę obdarowywać, a nie brać cokolwiek. A nawet gdybym się otrzymywał, to bym się nie ważył dotknąć waszych pieniędzy. To są stricte, czyli jeżeli wpłacisz 100 zł, to 100 zł pójdzie w to miejsce, a nawet więcej, bo jeszcze dołożę. Więc tak to działa i będzie pełne rozliczenie z tego wyjazdu. I teraz wklejam wam jeszcze raz, bo tutaj pytacie, czy można jeszcze wpłacać. Oczywiście wklejam wam teraz numer konta. On jest oczywiście na Facebooku, znowu go wrzucę. I to jest Fundacja Abraham, to jest moja fundacja. Ja ponoszę oczywiście jakieś koszty administracyjne, rozliczenia, księgowość i tak dalej, ale to was nie dotyka, ja to wszystko sam finansuję, czyli dokładnie ta kwota, którą ty tam wpłacasz, u mnie nie jest tak jak w innych fundacjach, że wpłacasz 100 zł, a 80 zł idzie powiedzmy na jakieś cele, a 20% na cele administracyjne, nie, u mnie 100% idzie, czyli 100%, 100 zł wchodzi, 100 zł wychodzi. Także tak to działa. Słuchajcie, i teraz tak piszecie, ja chcę wpłacać z zagranicy, muszę podać adres fundacji, wystarczy wpisać adres Gliwice, bo już osoby wpłacały z zagranicy, wystarczy wpisać Gliwice i to przechodzi, aha, czyli jeszcze dodamy coś takiego, Gliwice i bank, niektórzy mówią, potrzebują siedzibę banku, bank to jest mBank, czyli jeżeli potrzebujecie konkretnie, to jest mBank i znajdziecie sobie, główna siedziba jest w Warszawie, a to jest oddział mBank, oddział Gliwice. To jest konto jakby fundacji, tak, więc dla tych osób, którzy są z zagranicy, faktycznie potrzebujecie wpisać i tutaj z zagranicy, jak robicie przelewy, to PL, czyli PL i później nazwa, numer konta, tak, ten PL powinien wystarczyć, a jak potrzebujecie dalej, to jest jeszcze ten numer BIC, ten BIC i to jest numer dla przelewów z zagranicy. Dobra, tyle na ten temat, kochani. Cieszę się, że chcecie być tam ze mną przez modlitwę i przez konkretny dar. Też takie dyskusje się wielkie na Facebooku rozpoczęły, dlaczego pomagamy ludziom z zagranicy, a nie na przykład dzieciom w Polsce. Kochani, pomagamy również dzieciom w Polsce. Ja w miarę regularnie pomagam. Natomiast poziom prześladowań, biedy i nieszczęścia w tych krajach, szczególnie dla chrześcijan, jest dla nas niewyobrażalny. Jest dla nas niewyobrażalny, czyli no my mówimy, że na przykład tam padę, dlaczego my nie pomagamy dzieciom w szpitalu, no to pomyślcie, że tam na przykład nie ma szpitala, tak? U nas te dzieci są w ogóle pod jakąś opieką, tam nie ma szpitala na przykład, nie? Więc to jest zupełnie inny poziom nędzy, którego nie umiem sobie wyobrazić po prostu. A kolejny powód jest taki, że wierzę, że jakoś Bóg nas tam pokierował, Bóg nas tam pociągnął. Nie mam jakiegoś wytłumaczenia, dlaczego akurat tam, a nie w innym krańcu świata. No idziemy za tym, co Bóg pokazuje i Bóg błogosławi. Tutaj Natalia pyta, jakieś to smutne, że trzeba się tłumaczyć z pomagania. No chcę być, całkowicie jestem otwarty z wami. Nie mam tutaj jakichś tajemnic, więc po prostu to
to tłumaczę, tak? Dobra, kochani, więc to jest nasza wspólna akcja, tak to czuję, na pewno nie tylko moja, bo wasza hojność jest ogromna, więc robimy to razem i tak to czuję i też mam nadzieję, nie, wiem, nie tylko nadzieję, ja wiem po prostu, że będziecie się modlili i że ja tam polecę i wrócę bezpiecznie i wszystko będzie super, a Boże działanie będzie nadzwyczajne, całkowicie przekraczające nasze wyobrażenia. Tak to ogłaszam, tak wierzę i tak po prostu będzie. Amen, kochani, amen. Dobrze, to co? Lecimy z naszym cyklem nauczań, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w cyklu nauczań usprawiedliwienie jako fundament naszej relacji z Bogiem. I to jest bardzo trafny tytuł, ponieważ, tak jak powiedziałem, mamy w środę, tak? W środę mamy Święto Wszystkich Świętych. Nie ma takiego świętego, który wszedłby na drogę świętości i doszedł do celu bez usprawiedliwienia w ofierze Jezusa Chrystusa. Jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe. Każdy z nas potrzebuje przyjęcia miłosnego, miłosiernego przyjęcia przez Ojca, ale tutaj tak niektórzy mają ten dylemat. Jak to? Z jednej strony no, Bóg jest miłością, to prawda, ale Bóg jest też sprawiedliwy. Tak. My spotykamy się z samą miłością i miłosierdziem, dlatego że Jezus wziął na siebie sprawiedliwość. Czyli to, co tłumaczyłem wam ostatnio, tak, kiedy właściwie przygotowywałem to nauczanie w takiej krótszej wersji, przygotowywałem na kurs biblijny w Warszawie i tak jak dzieliłem się tydzień temu, modliłem się i mówię, Panie, porusz moje serce, rozpal mnie. Jak ja mam rozpalić widzów, słuchaczy, jak ja mam przekazać to jako coś gorącego i pięknego, skoro sam po prostu jakby z tą prawdą się jakby no wpadłem w jakąś taką rutynę, tak po prostu przyjmuję, że tak jest, amen, dziękuję Ci Boże i co dalej. I Bóg dał mi to objawienie, którym się dzieliłem tydzień temu, że Jezus Chrystus ze spokojną, kochającą twarzą opowiadał o tym, jak pierwszy syn znieważył ojca i odszedł, a drugi syn był w domu ojca i też miał zimne serce i znieważał i pierwszego syna i właściwie oskarżał ojca i nie czerpał z niczego, co było ojca, bo myślał, że to do niego nie należy, tak? Czyli taki obraz jakby takiego zimnego bycia w kościele, ale nie korzystania z darów łaski i w kontraście miłujące serce ojca, pełne pokory, wyczekujące i młodszego syna, wychodzące do starszego syna, przebaczające bez żadnych wymówek, bez żadnych warunków, przebaczające wszystkie grzechy i młodszego syna, i starszego syna. I mówił to z kochającą twarzą Jezus i pokazałem wam, że Jezus, trzeci syn w tej opowieści, nawet o sobie nie wspomniał, a tak naprawdę On zapłacił za grzechy pierwszego syna i drugiego syna i dzięki Jego ofierze ani pierwszy syn, ani drugi nie spotkali się ze sprawiedliwością Bożą, ale spotkali się z samą miłością i miłosierdziem Ojca. Dzięki ofierze trzeciego syna, czyli Jezusa Chrystusa. Amen. I to objawienie całkowicie złamało moje serce i też pisaliście o tym, że też dla niektórych z was było to wielkie objawienie, że trzeci syn, Jezus Chrystus, umożliwił powrót i pierwszego, i drugiego syna. Tak? I mówiliśmy też o tym, jak mądrze, jak poprawnie powiązać, usprawiedliwienie z wiary, nie z uczynków, jak mówi święty Paweł, aby się nikt nie chlubił, a z drugiej strony konieczność uczynków. I żeśmy odkryli, że w Słowie Bożym, jeśli czytamy je rozumnie, to w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, werset 8-10, cała ta nauka jest wyłożona i kościoły od XV wieku prowadziły wojny po reformacji, ludzie ginęli na wojnach religijnych, dzieliły się kraje, no morze krwi zostało przelane dlatego, że nie zostało przyjęte wprost to, co jest napisane i dopiero pod koniec XX wieku kościoły podpisały deklarację, wspólną deklarację, główne kościoły protestanckie, oczywiście Kościół katolicki, Jan Paweł II to podpisywał,
O tym w największym skrócie, że usprawiedliwienie przyjmujemy przez wiarę, a potwierdzamy uczynkami. I o tym czytamy w liście do Efezjan, drugi rozdział, wersety 8-10. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Czyli widzimy, że uczynki wbijają w pychę, a wiara czyni nas pokornymi. Jesteśmy zbawieni przez wiarę. Wiarę w co? Wiarę w ofiarę trzeciego syna. Wiarę w to, że Jezus zapłacił za mnie i za ciebie. I ta wiara pociąga nas oczywiście do wdzięczności, do nawrócenia. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Jezusie Chrystusie. Uwaga, po co jesteśmy stworzeni? Dla dobrych czynów, czyli tutaj damy pauzę, czyli w skrócie przychodzę do Boga, przychodzę do Ojca, proszę Go, Ojcze, przebacz moje grzechy, jakiekolwiek byłyby straszne. Słowo Boże mówi, że choćby były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją. Przychodzę i w pokorze wyznaję, w skrusze wyznaję moje grzechy przed Nim i On wszystkie je przebacza, napełnia mnie Duchem Świętym i co? I posyła mnie, abym od tego momentu nie czynił złych rzeczy, ale dobre rzeczy. Dobre rzeczy. Czyli jesteśmy stworzeni dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Zobaczcie, to tak jak z tym naszym wyjazdem, to tak jak z tym wykupem rodzin. Czy ja to wymyśliłem? No znacie tą historię. Ja miałem takie natchnienie. Siedziałem w pracy i miałem natchnienie. Michał, wykup rodzinę z niewoli. A ja modlę się Duchu Święty, jaką rodzinę mam wykupić? I naraz pojawił mi się post najpierw jakiegoś świętego, który w średniowieczu wykupywał z rąk muzułmańskich właśnie chrześcijan, a później zobaczyłem post Maćka i Agaty, którzy pisali, że właśnie z tego kraju, którego nie mogę wymienić, że oni pośredniczą w takim wykupie. Tak to Bóg z góry przygotował. Czy ja to wymyśliłem? Nie, nie wymyśliłem. Nie byłem taki sprytny, nie byłem taki mądry, żeby na to wpaść. Duch Święty mi to pokazał, a wyście to podchwycili. I zobaczcie, i wydarza się cudowna rzecz. Tak samo, czy ja wymyśliłem ten wyjazd? Nie, ja zostałem zaproszony na ten wyjazd. Więc znowu to samo. Bóg z góry to przygotował, abyśmy te czyny pełnili. Amen. I to o tym mówiłem do tej pory. Może jeszcze jedna rzecz. Dlaczego tak ważne jest przebaczenie? To też dawałem taki przykład. Tak? Jeżeli na przykład jest relacja mąż-żona, narzeczony, narzeczona, nie wiem, nawet dziewczyna, chłopak. I coś jest między nimi, jest jakaś zadra, jest jakaś niewyjaśniona sprawa, jest jakaś uciszona kłótnia, ale niewyczyszczona do końca. Albo jedno ma coś na sumieniu przeciwko drugiemu. To ci ludzie przecież, oni się kochają, oni przebywają ze sobą. Ale rzeczy, które, nie wiem, czy pewnie macie to doświadczenie, rzeczy, które robią razem, powinny przynosić radość, one nie przynoszą radości. Wspólny posiłek powinien przynosić radość, a jest męczący. Przebywanie, spacer, już nie mówię nawet o relacji intymnej, która w tym momencie może być nawet niemożliwe. Dlaczego? Bo nie ma odbudowanej relacji. Relacja jest naruszona. I tak samo jest ze mną i z tobą. Kiedy relacja moja i twoja jest naruszona z Bogiem, jak ciężko się człowiek modli. Przecież modlitwa powinna być pięknym doświadczeniem. A jakim jest ciężkim doświadczeniem, kiedy jest relacja naruszona? Eucharystia powinna być pięknym doświadczeniem. A jaką jest mordęgą, kiedy człowiek jest w grzechu i kiedy zerwana jest relacja z Bogiem? Zobaczcie, ta analogia do relacji ludzkiej i tak samo z Bogiem. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, pierwsze co zrobili, schowali się przed Bogiem. Schowali się przed Bogiem. Tak? Czyli zobaczmy, jeśli chcę być blisko Boga, to fundamentem jest pewność, właśnie teraz zajmiemy się tym słowem, jest pewność, że On mi przebaczył. Że On mi przebaczył. Właśnie, sięgamy teraz do tego słowa. Ten fundament musi być mocny. Jeśli budujesz swoje życie na słabym fundamencie, to ono się zawali. Fundament musi być stabilny. Ty musisz mieć
to słowo jest ważne. Pewność, że Bóg ci wybaczył, że Bóg cię przyjmuje. Inaczej diabeł będzie cały czas uderzał w to miejsce, cały czas będziesz niepewny, cały czas będziesz się chwiał. Czy Bóg na pewno słyszy moją modlitwę? Czy Bóg odpowie, czy nie odpowie? Czy Bóg jest po mojej stronie, czy nie jest po mojej stronie? Tego typu rzeczy będą tobą szarpały. Idziemy w kierunku pewności. Tak, jako chrześcijanin powinieneś mieć pewność, że jesteś w dobrej relacji z Bogiem. Inaczej, jak ciężko jest sięgnąć przez wiarę, jak ciężko jest modlić się, jak ciężko jest spędzać czas z Bogiem. Idziemy w kierunku pewności. Hebrajczyków 10, 19 i 20. Uwaga, mamy więc bracia, i Michał dodaje siostry, mamy więc bracia pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. O czym tutaj mówi autor listu do Hebrajczyków? Tu są wszędzie analogie do Starego Testamentu. Bóg przebywał w miejscu świętym świętych. Tam tylko raz w roku jeden kapłan na chwilę mógł wejść i złożyć ofiarę. Tam przebywała obecność Boża. I Duch Święty mówi do nas, że my mamy pewność, iż wchodzimy dzięki ofierze krwi Jezusa do miejsca świętego świętych i możemy tam przebywać na zawsze. Czyli to znaczy, że tu na ziemi możesz przebywać świętym świętych i masz pewność wejścia do świętego świętych w niebie. To jest ta pewność. I teraz uwaga, to słowo pewność użyte tutaj po grecku to jest parezja. I ja poszukałem, jak przetłumaczyć inaczej to słowo, żeby tak nam się zbudował taki szerszy obraz. I uwaga, to słowo oznacza wolna i nieustraszona pewność siebie. Słuchajcie, i to jest sytuacja taka. Dajmy na to. Byłeś u spowiedzi. Jesteś w łasce. I teraz, czy możesz być pewny, że będziesz w niebie, czy nie? Ja pamiętam, jak kiedyś w kościele akademickim powiedziałem, kochani, ja jestem pewny tego, że wejdę do nieba. Jakie było poruszenie. Tam było kilku księży. Później księża się zastanawiali, czy można mieć tę pewność, czy nie można. Kochani, zobaczcie. A tutaj czytamy w liście do Hebrajczyków, że my mamy, że pierwsi chrześcijanie mieli pewność i dzięki tej pewności, nawet kiedy szli na śmierć, to oni mieli pewność, że idą do nieba. I nie bali się. No właśnie, bo pewność jest fundamentem relacji z Bogiem. Ta pewność. Jeżeli nie mam tej pewności, to całe moje życie duchowe jest rozedrygane jak galareta. A ono ma być jak skała. To ma być skała, a nie galareta. I to słowo parezja oznacza, że to jest wolna i nieustraszona pewność siebie. Jestem pewny tego, że jestem w tym miejscu, w którym jestem i jestem nieustraszony w tym. Choćby mi ktoś mówił, Michał, nie możesz tak mówić. Michał, powinieneś jednak się lękać. Nie. Kiedy jestem w łasce, to jestem w łasce. I kropka. Dalej, to słowo parezja oznacza radosna odwaga. Radosna, nie zdechnięta, nie zdechła ryba, nie taki zaduch, nie przygnębienie, nie zalęknienie, to jest radosna odwaga. Zobaczcie, jakie cudowne. I trzecie znaczenie, śmiałość. Śmiały przystęp do Ojca, czytamy też w liście do Hebrajczyków. Śmiałość, czyli nieustraszona pewność, radosna odwaga i śmiałość, kochani, to jest to. To masz mieć i z taką pewnością, z taką radością, z taką śmiałością wchodzisz do miejsca świętego przez krew Jezusa, dzięki Jego ofierze, dzięki Jego ofierze. Nie martwe chrześcijaństwo, nie przygnębione, nie wątpiące, tak ja czytam takie artykuły w różnych katolickich portalach, że takie powątpiewanie to jest dobre, że takie gdybanie może tak, może nie, to jest dobre. Nieprawda, to jest złe. To jest złe. Kochani, jak można zbudować swoje życie na czymś, co się chwieje? To jest niemożliwe, to jest nawet głupie.
mamy mieć pewność, iż wjedziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. Inaczej jak poświęcić swoje życie dla Boga? Inaczej jak przeciwstawić się przeciwnościom? Inaczej jak walczyć z pokusami złego ducha? Nie wyobrażam sobie tego. Mamy więc, bracia, pewność. Jeszcze raz powtórzę, a może ja wam to wkleję. Dlaczego mam tego wam nie wkleić? A właśnie, że wam wkleję teraz na czacie. O. Proszę bardzo, macie. To słowo pewność z Hebrajczyków 10:19 to jest parezja, wolna i nieustraszona pewność siebie, radosna odwaga i śmiałość. Śmiałość, czyli nie takie przyczajenie, nie może Bóg mnie kocha, a może nie, może mi przebaczył, może nie, może mi obdaruje łaską, a może nie, nie, śmiałość. To jest tak jak dzieci, które czują się kochane, śmiało idą, tato daj mi, mamo daj mi, przytul mnie, ogrzej mnie. Zobaczcie, tak jak dzisiaj siedzieliśmy w kościele z dziećmi moimi i mój syn daje mi rękę i on wie, że ja tą rękę wezmę, on się przytula, on wie, że ja go przytulę, tak? Oni powoli są coraz więksi, ale on ma tę pewność, on ma tę śmiałość, że ja go nie odrzucę, nie odrzucę. Dlaczego miałbym go odrzucić? Ja go przecież kocham i on ma tę śmiałość. On ma tę śmiałość. No właśnie, tak samo musi być z Ojcem. Tak samo musi być z przebaczeniem naszych grzechów, bo inaczej jesteśmy jak ten starszy syn, który powątpiewa, który Boga oskarża, tak? A ty mi nigdy nie dałeś. I który w konsekwencji nigdy nie skorzystał z tego, ojciec powiedział, wszystko, co jest moje, do ciebie należy. Ale on nigdy z tego nie skorzystał. Nigdy. Bo nie miał pewności. Nie miał pewności. A my mamy mieć pewność. No właśnie, ale gdzie my tę pewność tracimy? Pewność tę tracimy, kiedy upadamy. Tak? Kiedy jesteśmy ochrzczeni, nie wiem, czy wiecie, święty Augustyn na przykład nigdy nie był u spowiedzi. Był tylko ochrzczony, otrzymał przebaczenie grzechów w chrzcie, a później w jego czasach spowiedź nie była częsta, można było raz, później kilka razy w życiu tylko odbyć spowiedź i to z najcięższych grzechów. No a jednak upadamy. Zobaczcie, co sobie, jak to właśnie te nasze upadki prawdopodobnie nas pozbawiają nas tej pewności, ale rozprawmy się z tym, musimy się z tym rozprawić, musimy iść w kierunku pewności. Jesteśmy teraz w pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, wersety 8 i 9. I tu wyraźnie święty Jan mówi, jako już starzec, ostatni żyjący apostoł i mówi, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy, nie ma w nas prawdy. Czyli święty Jan jest wielkim realistą. I wyraźnie mówi, jeśli mówimy, że nie grzeszymy, to oszukujemy siebie, nie ma w nas prawdy. A więc jest również we mnie i w tobie problem grzechu. Jest w nas ten problem. I uwaga, werset 9 to jest rozwiązanie tego problemu. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Czyli jeszcze raz. Święty Jan, chyba już ze 100 lat miał wtedy, jak pisał ten list, jest wielkim realistą i mówi, grzeszymy. Ja grzeszę, wy grzeszycie. Ale werset 9 jest rozwiązaniem. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści z wszelkiej nieprawości. Wyznajemy nasze grzechy. Co to znaczy? Czy wyznajemy nasze grzechy bez żalu? Nie. Absolutnie. Przypominamy sobie 5 warunków dobrej spowiedzi. Żal za grzechy, mocne postanowienie, poprawy. Oczywiście rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie, poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie. Wyznanie naszych grzechów. Bóg jako wierny i sprawiedliwy, co robi? Odpuści nam. Dwie rzeczy się dzieją. Ja często o tym mówię, zapominamy o tej drugiej. Odpuści je nam, czyli całkowicie nasze długi są zmazane przed Nim i oczyści nas z wszelkiej nieprawości, czyli dokonuje się oczyszczenie.
dokonuje się oczyszczenie. Czego oczyszczenie? Oczyszczenie mojego ducha, ale również mojej duszy i mojego ciała. Kochani, sakrament pokuty, ale w ogóle też stanięcie przed Bogiem i wyznanie swoich grzechów, nawet w domu, jest doświadczeniem uzdrowienia. Uzdrowienia. Bóg chce i może przywrócić mnie i tobie niewinność, niewinność sprzed grzechu. Tak jakby ten grzech nie nastąpił. I to jest pełnia uzdrowienia po grzechu. I kochani, jeżeli kapłan, prezbiter, który udziela ci tego sakramentu i ty wiesz o tym, że to jest sakrament uzdrowienia, to zaczniesz tego doświadczać. Tak, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuszcza i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. I teraz ja też mam taką praktykę, to jest moja praktyka, ja się dzielę tym z wami, że kiedy upadnę, to nie przechodzę, znaczy to natychmiast nie uciekam jak Adam i Ewa w krzaki i czekam tam nie wiadomo ile, aż mnie ktoś wyciągnie z nich, tylko ja natychmiast dążę. Jeżeli to jest dowolne miejsce, ja wstaję i zaczynam wyznawać, jeżeli w sercu, a jeżeli mogę, to ustami i przepraszać Boga. Natychmiast. I co jest dla mnie ważne? Kiedy ja przyjmuję od Boga przebaczenie, to trwam w tym przebaczeniu i trwam w tym uniżeniu przed Bogiem tak długo, aż dokona się we mnie pełne uzdrowienie, czyli aż skutki grzechu Duch Święty wymarze ze mnie. Czasem to trwa dzień, dwa, trzy. Ktoś może powiedzieć, Michał, ty jesteś, jak to się mówi, no, że za bardzo jesteś pokutnikiem. Ja to bardzo dobrze rozumiem, że Bóg mnie kocha i że Bóg mi przebaczył w momencie, kiedy ja wyznaję moje grzechy. Ale ja też bardzo dobrze rozumiem, że chcę wrócić do pełni tego stanu, który straciłem. Ja chcę wrócić w to samo miejsce, z którego spadłem. Amen. I dlatego tak długo trwam w uniżeniu przed Bogiem, aż widzę, że jestem w tym miejscu, w którym powinienem być. I dlatego dla mnie powstanie z upadku to nie jest rzecz taka lekka. Ja sobie tego lekko nie ważę. Ja tego nie lekceważę. To jest dla mnie poważna rzecz. Ja wracam, chcę wrócić do miejsca, z którego spadłem, albo nawet, że Bóg mnie posadził wyżej. To jest możliwe, ja tego doświadczam i składam wam świadectwo, że tak jest. Kochani, bo my mamy iść w kierunku świętości. To znaczy, zobaczcie, to jest coś takiego, że kiedy przyjmujemy przebaczenie, kiedy przyjmujemy usprawiedliwienie od Boga, to mój duch jest całkowicie oczyszczony, ale w mojej duszy, czyli w moich emocjach, w moich wspomnieniach, w moim sumieniu mogą być jakieś zniekształcenia. Ja ich nie chcę. Ja chcę, żeby one były w pełni uzdrowione, w pełni uczyszczone. I dlatego ja się modlę, ja trwam przed Bogiem, ja trwam w uniżeniu, ja wiem, że jest mi przebaczone. To nie jest tak, że ja powątpiewam o Bożym przebaczeniu. Absolutnie nie. Ja wiem, że jest mi przebaczone, ale ja przechodzę przez takie uzdrowienie Boże. Amen? Polecam wam też, tylko to jest bardzo ważne, żeby nie wpadać w coś takiego, że ja powątpiewam o Bożym przebaczeniu. Nie. Ja nie powątpiewam. Nie powątpiewam. Ja jestem przekonany, jestem pewien, że Bóg mi przebaczył, ale chcę, żeby wszystkie skutki grzechu Bóg ze mnie zabrał. A to czasem zajmuje chwilę. Tak jak mówię, czasem dzień, dwa, czasem nawet tydzień poświęcam, żeby wrócić w odpowiednie miejsce w mojej duszy, w moim ciele, w całej mojej osobie. Amen. Dobrze, kochani. Nie podchodzimy do tego lekko. Idziemy mocno. A teraz, kochani, jeszcze jedna rzecz. Bardzo ważna. Chcę powiedzieć króciutko o żalu niedoskonałym i żalu doskonałym. Teologia wypracowała te
te dwa pojęcia bardzo pięknie, bo one nam coś pokazują. Żal niedoskonały to jest żal, kiedy ja wracam do Boga, tak jak zobaczcie, tak jak wracał pierwszy syn. Jego intencje nie były doskonałe. On nie wracał do ojca, dlatego że ojciec go kocha. On nie wracał do ojca, dlatego że za nim tęsknił. On wracał, bo był głodny. I tak jest właśnie w żalu niedoskonałym. Jeśli ja żałuję i chcę wrócić do Boga, dlatego że jest mi źle, dlatego że brzydzę się grzechu, w który wpadłem, dlatego że sumienie mnie gryzie. Z różnych przyczyn, ale nie jest najważniejszą i pierwszą ta przyczyna, że zraniłem miłość ojca i on za mną tęskni, a ja tęsknię za nim, to jest żal niedoskonały. I Bóg przebacza wszystkie grzechy, jeśli w moim sercu jest żal niedoskonały, w sakramencie pokuty. Natomiast kiedy w moim sercu jest żal doskonały, to również Bóg przebacza wszystkie grzechy, nawet śmiertelne, również poza spowiedzią. I zobaczmy, mieliśmy tego przykład w pandemii, tak? Kiedy naraz nie można było iść do kościoła, nie było spowiedzi sakramentalnej i naraz Kościół przypomniał sobie o tym, że żal doskonały i wyznanie grzechów na modlitwie to naprawdę działa, tak? To naprawdę działa i oczywiście ze względu na tą pewność, kiedy jest możliwość, to pójdź do spowiedzi sakramentalnej, jakby potwierdź to. Amen. Ale to nie jest tak, że kiedy stajesz przed Bogiem na modlitwie, to Bóg tego nie słyszy, to nie ma żadnego znaczenia. Nieprawda. To jest, słuchajcie, z katechizmu Kościoła katolickiego, punkt 1452, gdy żal wypływa z miłości do Boga, miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie, przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Tak? Czyli zobaczcie, ale czyli już w momencie, kiedy jesteś nawet w domu, gdziekolwiek i upadłeś i żałujesz, że zraniłeś serce Ojca i chcesz do Niego wrócić, Bóg Ci przebacza. I Kościół mówi, potwierdź to później w spowiedzi sakramentalnej. Dla Twojego bezpieczeństwa, dla Twojego dobra. Ale to się wydarzyło naprawdę. Dlaczego Wam to mówię? Dlatego, że kiedyś dla mnie to był duży dylemat, tak? Na zasadzie, no, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, co ja robię na modlitwie? Czy Bóg tego słucha? Czy ja, kiedy ja Go przepraszam na modlitwie, czy to ma jakiekolwiek znaczenie? No i odkryłem to właśnie, dzielę się z Wami, że tak, że Bóg przebacza Ci już w tym momencie i dlatego warto jest, kiedy upadniesz, natychmiast stań i przepraszaj, nie chowaj się, przepraszaj Boga, bądź już w tej pokucie i później, kiedy możesz, idziesz do spowiedzi. Amen. Zobaczcie, tak wszystko się tutaj kupy trzyma. Więc mamy pewność, jeżeli wyznajemy nasze grzechy, mamy pewność, Bóg odpuszcza i Bóg oczyszcza. I w co my wchodzimy? I uwaga, teraz jest bardzo ważne, wchodzimy w nasze dziedzictwo. Wchodzimy w dziedzictwo. Co to znaczy w dziedzictwo? Wracam znowu do Łukasza, 15 rozdział. Zobaczcie, kiedy wrócił syn młodszy, tam się wiele rzeczy wydarzyło. Tam się wiele rzeczy wydarzyło. Ojciec rzucił się, jeszcze wcześniej, ojciec wybiegł do niego, rzucił się mu na szyję, ucałował go, mimo że był śmierdzący i kazał natychmiast go obmyć i dać mu szatę. Co to znaczy? To jest obraz usprawiedliwienia, oczyszczenia. Czy Bóg zakończył w tym miejscu? Nie. Bóg powiedział, dajcie mu szybko pierścień. O, ja tu mam pierścień. Pierścień władzy, to też niektórzy mówią pierścień, tak? Dajcie mu szybko pierścień i sandały. Co to znaczy? Pierścień oznaczało, czyli że syn odzyskał autorytet, syn odzyskał władzę w domu ojca, czyli syn na nowo miał dziedzictwo. I dajcie mu sandały. Co to znaczy sandały? Sandały to znaczy, to nie jest niewolnik, to jest wolny. To jest wolny. Zobaczcie, czyli zaczyna się od przytulenia przez miłość ojca, obmycie, czyli usprawiedliwienie, przyjęcie jako syn, nie jest niewolnikiem, jest synem i
ofiarowanie na nowo pierścienia, czyli dziedzictwa. Tak? Amen. Widzimy to w 15 rozdziale. Gdyby nie było usprawiedliwienia, następne kroki nie nastąpią. Najpierw przyjmujemy przebaczenie grzechów, później przyjmujemy usynowienie i w trzecim kroku przyjmujemy dziedzictwo. Zobaczcie, sprawdzamy, czy tak faktycznie jest. Jesteśmy Galatów, list do Galatów, 4 rozdział, wersety od 4 do 7. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. To jest mowa o Maryi. I po co przyszedł Jezus? Aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha syna swego, który woła Abba Ojcze, a zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Ja to może wam wkleję, to jest list do Galatów. A jak umiemy już wklejać, więc wklejamy. Tu ktoś pięknie zapytał, a co by było, gdyby na powitanie brata wyszedł starszy brat? To byśmy mieli, kochani, ewangelizację. Gdyby starszy brat z kościoła wyszedł do młodszego brata i z miłością go przyjął i zaprowadził do ojca. Cudowny obraz ewangelizacji. Tutaj macie ten fragment listu do Galatów. Po co przyszedł Jezus? Przez Maryję? Po co? Aby wykupił tych, którzy podlegali prawu. Zobaczcie, czyli jakiemu prawu? Gdybyśmy byli sądzeni przez prawo Starego Testamentu, każdy z nas musiałby zginąć. Czyli tutaj zostaliśmy usprawiedliwieni. Dalej, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo, czyli najpierw Bóg cię usprawiedliwia, później Bóg przyjmuje cię jako syna, jako córkę, później Bóg daje ci Ducha Świętego, a na końcu Bóg mówi, jeśli jesteś moim synem, to jesteś i dziedzicem z woli Bożej. Jesteś dziedzicem. Dziedzicem czego? Otóż widzimy, że w domu ojca wszystkiego, wszystkiego. Ojciec powiedział do starszego syna, wszystko co moje jest twoje. I zobaczcie, szczególnie w Ewangelii Jana z 10 albo 20 razy Jezus mówi, do tej pory o nic nie prosiliście w moje imię, proście, a będzie wam dane. Ojciec mój przez to dozna chwały, że prosicie i otrzymujecie. To jest dziedzictwo. Kiedy modlisz się o uzdrowienie, nie żebrasz u Boga, wchodzisz w swoje dziedzictwo. Kiedy zaczynasz doświadczać błogosławieństwa w relacjach, błogosławieństwa w finansach, to nie dlatego, że jesteś taki cudowny albo że jestem taki cudowny. Jesteś kochany i wchodzisz w dziedzictwo i to się zaczyna dziać wokół ciebie. Czyli zobaczcie jeszcze raz, jakie są kroki. Po pierwsze jest usprawiedliwienie, po drugie jest usynowienie i przyjęcia Ducha Świętego i po trzecie zaczynasz stawać się dziedzicem. Najpierw dla siebie, sam tego doświadczasz, a później zaczynasz obdarowywać innych. Właśnie tak jak choćby lecę, żeby ich obdarować. Tak? Tak właśnie czyni dziedzic, tak właśnie czyni Syn Boży. Obdarowujemy ich. Czym? Wykupujemy z niewoli. Modlimy się, głosimy, uwalniamy ich. Amen. Zobaczcie, to się po prostu dzieje. Tutaj się dzieje, w tej naszej wirtualnej wspólnocie. To się po prostu dzieje. Czyli jesteśmy w dobrym miejscu. I chwała Panu za to. Jesteśmy w dobrym miejscu. Ale to się ma też dziać w Tobie. W Tobie, czyli Ty przechodzisz od pewności przebaczenia. Zaczynasz doświadczać tego, że jesteś synem i córką. Nie jesteś niewolnikiem w domu ojca. Nie jesteś przybłędą. Nie jesteś synem albo córką drugiej kategorii. Nie, nie, nie. Tak jak w tej przypowieści, jesteś synem i córką pierwszej kategorii. Pierwszej, niewybrakowanej.
pierwszej kategorii. Pamiętacie kiedyś, ja jestem jeszcze z czasów PRL-u, takie dobre rzeczy były pierwszej kategorii, takie średnie drugiej, w opakowaniu zastępczym, a czasem była trzecia kategoria, to się do niczego nie nadawało. Nie, my jesteśmy dziećmi pierwszej kategorii, dzięki ofierze Jezusa. Ty jesteś synem, ty jesteś córką pierwszej kategorii. Czuję, że Duch Święty to mówi dzisiaj do was i do ciebie. Jesteś synem, jesteś córką pierwszej kategorii, nie drugiej, nie trzeciej. Amen. I Bóg zaprasza, żebyśmy poszli dalej i weszli w nasze dziedzictwo, w dziedzictwo świętości, w dziedzictwo mocy w Duchu Świętym, dziedzictwo władzy w Duchu Świętym, dziedzictwo błogosławieństwa. To jest dla mnie i dla ciebie. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, łamane przez córką. Jeżeli zaś synem, łamane córką, to i dziedzicem, łamane dziedziczką z woli Bożej. Cudowny jest werset 7 Galatów 4, 7. Nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. Jeśli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Zobaczcie, tak? I tu się tajemnica cała wyjawia. Tu się cała tajemnica objawia. Dlatego usprawiedliwienie jest fundamentem relacji z Bogiem. Bo na usprawiedliwieniu budowana jest twoja tożsamość syna, córki, a na tożsamości syna i córki budowane jest wejście w dziedzictwo przewidziane dla mnie i dla ciebie przez Ojca. Tak? I tak to, kochani, jest i taka jest kolejność. Taka jest kolejność. To jest to, co wam mówiłem, tak? Jest wiele konferencji ostatnio, tak? Jest więcej tego, tamtego. No i amen, dobrze, że odkrywamy, że są różne łaski i Boże działania, które Bóg chce dla nas uczynić, nam dać, amen, ale trzeba rozumieć, że to się dzieje w takiej właśnie kolejności, niewinnej. No właśnie, amen, no więc idźmy w tym kierunku, idźmy w tym kierunku. To co? Modlimy się, kochani, modlimy się. Niech Bóg nas pociąga. Niech Bóg nas pociąga od pewności usprawiedliwienia przez tożsamość syna i córki, aż do pełni dziedzictwa w Królestwie Bożym. Amen, amen, kochani. A dzieją się pośród nas niesamowite rzeczy. Tydzień temu pokazywałem wam, mówiłem wam o świadectwie, to świadectwo już jest dostępne na Michał Świderski Posługa, łącznie z wynikami badań. Marcin podesłał nam wyniki badań swojego syna Jasia. Jaś urodził się ze zdeformowanym serduszkiem, tam się nie domykały zastawki, w tym serduszku były jakieś dziurki, przeciekało to serce. Największa dziurka miała 3,5 mm, przepraszam, 35 mm, tak? Czyli 3,5 cm. Zaraz to sprawdzę, żeby was tutaj nie wprowadzać w błąd. Szybciutko sprawdzę to, bo ja nie lubię takich nieścisłości. 35 mm, czyli dziurka miała 3,5 cm była dziurka w sercu syna Jasia. I Marcin z żoną modlili się, przez 3 lata nakładali ręce, modlili się i po 3 latach bez ingerencji chirurgicznej okazało się, że serce jest szczelne, że te wszystkie rzeczy się zarosły, a wcześniej miała być operacja, czy szereg operacji. I co się okazało? Została jeszcze tętnica nadmiarowa, bo tam jakieś narosły nieprawidłowe naczynia krwionośne i była tętnica, która groziła jakimiś komplikacjami, trzeba ją było usunąć, przyrośnięta do serca. I 3 lata tutaj z nami ta rodzina się modliła, modli się i za każdym razem nakładali ręce i okazało się w ostatnim czasie okazało się po badaniach, że tętnica znikła, ta nadmiarowa, przyklejona jakby, ja rozumiem, że ona groziła jakimś pęknięciem serca czy czymś takim, tak to sobie wyobrażam, ale i na badaniach jest wprost napisane, że
tętnica nieczynna, która była obserwowana w poprzednich badaniach, że jej nie ma. Nie ma jej. Macie to czarno na białym na Facebooku, to świadectwo. I chwała Panu, to jest potężny cud, to jest potężny cud, potężna rzecz, ale zobaczcie, jak to się stało. Ta rodzina tydzień w tydzień słucha Słowa Bożego, buduje wiarę, wchodzi właśnie w to dziedzictwo. Wchodzi w dziedzictwo. I naraz się okazuje, że Bóg może zmienić strukturę twoich organów wewnętrznych. Amen. Mieliśmy ostatnio też uzdrowienie z Parkinsona i z gośćca. Tak samo ta siostra 3 lata budowała swoją wiarę i przeszła od takiego stanu, że mąż musiał ją wnosić po schodach na piętro, bo nie była w stanie chodzić, do stanu takiego, że moja żona ją spotkała i ona tańczy, wielbi Boga, nie ma śladu po Parkinsonie i po gośćcu. Zobaczcie, czasem potrzebujemy czasu i przemiany myślenia, żeby przejść ten proces. To nie jest tak, że Bóg nam specjalnie rzuca kłody i wydłuża ten proces. Nie. To się dokonuje w naszej głowie, ta przemiana myślenia z niewolnika na syna, a jeśli syna, to i dziedzica. I wtedy wszystkie rzeczy, nawet po ludzku niemożliwe, medycznie niemożliwe, są dla nas dostępne. Są dostępne, bo mamy przemieniony umysł i Bóg może w nas działać. Amen. Też ostatnio wrzuciłem świadectwo siostry, która miała czarne, natrętne myśli po słowie poznania. Ona napisała, że one odeszły wszystkie, że jest lekka, że jest czysta, że jest swobodna wreszcie. I tak wiele innych rzeczy mógłbym tutaj wymieniać, pewnie przez godzinę, świadectwa, wasze świadectwa, jak Bóg działa. Amen. To jest dla mnie i dla ciebie. To jest dla nas. Tylko musimy przejść ten proces przemiany myślenia. Z niewolnika na syna, a jeśli syna, to i dziedzica z woli Bożej. Amen, kochani. To co, modlimy się? Modlimy się. Modlimy się i przechodzimy tą drogę, kochani. Razem. Wszyscy razem i każdy z nas osobno. Jesteśmy na tej drodze. Jesteśmy. A skąd ja to wiem? Choćby po tym, że kiedy powiedziałem, że lecę, to wy lecicie ze mną. Czyli jesteście już w tym miejscu, że nie tylko chcecie czegoś dla siebie, ale chcecie się dzielić. Dzielić Ewangelią. Dzielić błogosławieństwem. To znaczy, że jesteście w dobrym miejscu. Amen. Modlimy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, chcemy Ci dziękować. Chcemy Ci dziękować. Prowadzasz nas, Panie, w tym procesie od utytłania w tych odchodach świń, Panie. Ty nas obmywasz. Ty chcesz dać nam pewność, pewność, radosną pewność. Jeszcze raz sięgniemy do tego, co Ty tam nam dajesz, Panie Jezu. Ty nam dajesz nieustraszoną pewność, radosną odwagę. Ty nam dajesz śmiałość, że nasze grzechy są zmazane, że nasza relacja jest odbudowana z Tobą. I stajemy dzisiaj w tej radosnej odwadze, w tej śmiałości. I cieszymy się i dziękujemy Ci, że dzięki Twojej ofierze mamy śmiały przystęp do Ojca. Bądź uwielbiony, Jezu. I chcemy wzrastać i ogłaszać tą tożsamość. Tak, jestem synem. Jestem Twoim synem. Nie drugiej kategorii, nie trzeciej kategorii. Jestem synem pierwszej kategorii. Dzięki Twojej ofierze, dzięki Twojej miłości jestem synem i chcę wzrastać w tej tożsamości. Jestem córką. Powtórz to, bracie i siostro. Może pierwszy raz w życiu powiedz, jestem ojcze Twoim synem, jestem ojcze Twoją córką. Nie drugiej kategorii, jestem córką, jestem synem pierwszej kategorii. Powiedz to Bogu. Ogłoś to. Zacznij walczyć z tą mentalnością niewolnika. Zacznij walczyć z tymi kłamstwami w Twojej głowie. Amen. I Panie, konsekwencje tego, że jestem Twoim synem, są niesamowite. To znaczy, że moje troski, problemy są dla Ciebie ważne. Ty chcesz mi obdarowywać, chcesz, żebym wchodził w dziedzictwo, które masz dla mnie. Jezu Chryste,
we wszelkie łaski, błogosławieństwa, uzdrowienia, nadprzyrodzone działania. To wszystko jest dla mnie. Ja to przyjmuję. Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa, ja to przyjmuję do mojego życia, do mojej rodziny, do mojej pracy, do moich relacji, do mojego życia. Ja to przyjmuję. Komentarz. Panie, prowadź nas, Duchu Święty, zapraszamy Ciebie. To Ty, Duchu Święty, prowadzisz nas na tej ścieżce. To Ty, Duchu Święty, pociągasz nas z niewoli do usynowienia i z usynowienia do bycia dziedzicem. Duchu Święty, zapraszam Cię do naszych serc. Zapraszam Cię, Panie, do naszych umysłów. Zapraszam Cię do całej walki o wiarę, walki o pewność. Zapraszam Cię do walki o spokojną, radosną wiarę. Duchu Święty, w imię Jezusa zapraszamy Ciebie, zapraszamy Ciebie. Pomagaj teraz szczególnie słabym braciom i siostrom. Pomagaj teraz osobom, które się chwieją. Pomagaj nam wypowiedzieć te słowa. Pomagaj nam w nie uwierzyć. Pomagaj nam nimi żyć. Pomagaj nam nasiąkać tymi słowami. Komentarz. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony. I Panie, chcemy przyjmować nasze dziedzictwo. Chcemy przyjmować teraz Twoją moc, Twój ogień, uzdrowienia, błogosławieństwa, przemianę życia, mądrość nadprzyrodzoną, prowadzenie nadprzyrodzone. Chcemy wchodzić, Panie, w nasze dziedzictwo i chcemy czuć się tutaj jak u siebie w domu, bo nam to dajesz w nasze ręce. W nasze ręce. Bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony. Zapraszamy Cię, Duch Święty. Komerentarela, kore. Rozgość się w nas. Rozgość się w nas. W imię Jezusa. Rozgość się w nas. Wiesz, że Bóg uzdrawia nieczynną prawą rękę, tutaj nadgarstek jakiś zesztywniały. Boża moc wstępuje i dotyka tej ręki. Ona w imię Jezusa, niech ona będzie sprawna. Oddajemy Ci, Panie. Możesz zamknąć oczy teraz i modlić się i wołać do Boga. Ale już nie jako niewolnik, ale jako syn, jako dziedzic. Możesz powiedzieć, Ojcze, jestem tutaj, zapraszam Ciebie, wypełniaj mnie swoją mocą, swoją władzą. Niech niebo zstępuje na ziemię. Bóg uwalnia wiele osób. Bóg uwalnia wiele osób z tego ducha niewolnictwa, z tego myślenia niewolnika, z przyzwyczajeń niewolnika. Inaczej myśli, inaczej mówi, inaczej patrzy niewolnik, a inaczej syn. Inaczej. Duchu Święty, w Twoje imię uwalniam teraz ten nowy wzrok. Wzrok syna, wartości syna, córki, nie niewolnika, nie niewolnicy. Bądź uwielbiony. W Twoim imię, Panie, przełamujemy wszelkie kłamstwa. Przełamuję wszelkie kłamstwa niewolnictwa. Przełamuję wszelkie zniewolenia. Przełamuję wszelkie myśli, wszelkie pragnienia niewolnika. I uwalniam myśli i pragnienia syna i córki. Duchu Święty, Ty podnoś teraz. Podnoś teraz złamane serca, złamane umysły, złamane poczucie wartości. Ty podnoś, Panie. Podnoś na wysokie miejsce, na miejsce syna i córki, miejsce dziedzica i dziedziczki. Bądź uwielbiony, Panie. Ty dokonujesz tego cudu przywrócenia godności u tak wielu z nas. Tobie oddajemy chwałę. I Panie, chcemy Ci oddać też nasze złamane ciała. Chcemy Ci oddać, Panie, nasze złamane ciała. Chcemy Ci oddać, Panie, miejsca, gdzie są choroby, gdzie jest cierpienie. Obmywamy Twoją świętą krwią, Jezu Chryste. Obmywamy Twoją świętą krwią, Panie. Bo w Twoich ranach jest nasze zdrowie. Ty zapłaciłeś na drzewie krzyża za nasz powrót do Ojca i za nasze obdarowanie wszelką łaską. Wiesz, że Bóg prostuje kręgosłup teraz. Ja widzę taki krzywy kręgosłup. Bóg prostuje kręgosłup,
ktoś uwierzył, że jego dziedzictwem jest prosty kręgosłup i to się dzieje. W imię Jezusa Chrystusa uwalniam ogień do tego kręgosłupa. Niech będzie wyprostowany. Dzisiaj i od dzisiaj. Amen. Komen. Bóg prostuje biodra. Biodra u kobiety. Przesunięte biodra. Bądź uwielbiony, Panie. Ty masz dość mocy, aby dokonywać takich rzeczy. Krótsza lewa noga. Bóg wydłuża lewą nogę. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony. Bóg przywraca słuch w lewym uchu. Lewe ucho. Niedosłuch w lewym uchu. Bóg przywraca słuch. Bóg oczyszcza wzrok z jaskry, z zaćmy. W imię Jezusa Chrystusa ogłaszam oczyszczenie wzroku. Oczyszczenie wzroku. Problemy gastryczne, ale takie dotkliwe. Cokolwiek osoba zjadła, bulgotania, zwracanie, Boża moc wstępuje teraz i prostuje to wszystko. Bądź uwielbiony. Problemy ze snem. Bóg zabiera problemy ze snem. Bezsenność. Jakieś takie napady kaszlu. Takie, ale poważne napady kaszlu Bóg zabiera w tym momencie. Jest osoba, która jak się zaczyna ściemniać, tylko to przestaje widzieć. To się chyba nazywa kurza ślepota. Połóż teraz ręce na oczach. W imię Jezusa Chrystusa uwalniamy ogień uzdrowienia do tych oczu. Niech odchodzi ta kurza ślepota z oczu tego brata czy siostry. W Twoje imię. W Twoje imię. W Twoje. Jest osoba, która ma problem z liczeniem. To jest jakieś uszkodzenie w mózgu i jak się pokazuje nawet palce, ma problem liczyć po prostu, ma problem z liczbami, dodawanie, proste liczenie. I wierzę, że Bóg chce dotykać tego i uzdrawiać. W imię Jezusa Chrystusa uwalniamy ogień uzdrowienia do mózgu tej osoby i ogłaszam, Panie, uzdrowienie. Niech poprawnie ten mózg funkcjonuje, niech poprawnie ta osoba może liczyć i pojmować świat w Twoje imię. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony, komerentare la komerenta. Bóg zabiera takie słabości, że są osoby, które wstają rano i są słabe, i po południu są słabe, i wieczorem są słabe. I Boża moc wstępuje w imię Jezusa Chrystusa, ogłaszam siłę, ogłaszam moc, ogłaszam zdrowie, ogłaszam taką witalność w tych ciałach, w imię Jezusa Chrystusa, w imię Jezusa Chrystusa. Uszkodzone lewe kolano Bóg uzdrawia. Połóż teraz rękę na tym kolanie, nawet jeśli to jest Twoje kolano. Uwalniam ogień teraz do tego kolana. Bądź uzdrowione kolano, bądź uzdrowione w imię Jezusa. Połóż teraz rękę, połóż ręce na cokolwiek jest Twoim problemem, na głowę, na ręce. Tak jak Marcin kładł rękę na serduszko dziecka i naraz okazało się, że zniknęła ta nadmiarowa tętnica, szczególnie jeśli są jakieś nowotwory, bóle, tego typu rzeczy. Panie, obmywam Twoją świętą krwią wszystkie te miejsca fizyczne, ale też emocjonalne, które krwawią w nas, które bolą, które są cierpieniem. Niech Twoja moc wstępuje teraz. Uwalniam, Panie, Twój ogień do tych miejsc. Uwalniam Twój ogień. Uwalniam Twój ogień. W imię Jezusa Chrystusa niech każdy ból odchodzi, niech każda deformacja odchodzi. Wszelkie guzy, wszelkie nowotwory niech się zmniejszają, wchłaniają, znikają całkowicie. Wszelkie narośla niech się wchłaniają, znikają całkowicie. Wszelkie wytarcia w kręgosłupie, w układzie kostnym, wszelkie braki, niech narastają w imię Jezusa Chrystusa. Boża moc wstępuje teraz, Boża moc wstępuje. Wiele osób doświadcza w tych miejscach, na które położyły dłonie, że ogień wstępuje. Ogień wstępuje. Ogłaszam uzdrowienie w tych miejscach. Ogłaszam uzdrowienie w imię Jezusa. Ogłaszam uzdrowienie. W imię Jezusa Chrystusa. Komerenta. Łysienie, Bóg zabiera łysienie u kobiet, wypadanie włosów. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony. Komerentara la core nomerenta. Komerentara la core. Takie mam przekonanie, że są z nami osoby, które chciałyby się nawrócić tak dogłębnie, ale to
taki miałem obraz, że tak jak ulubiona piosenka, ta piosenka jest grzeszna, ona opowiada o złych rzeczach, ale jest ulubiona. I Bóg teraz wlewa takie obrzydzenie grzechem. Coś, co nawet ci się do tej pory podobało, ale było grzeszne. Bóg wlewa łaskę obrzydzenia grzechem. Panie, bądź uwielbiony w tym, bądź uwielbiony. My chcemy brzydzić się grzechu. My chcemy uciekać od wszystkiego, co jest nieczyste. Choćby to było zewnętrznie ładne. My chcemy się brzydzić i uciekać. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Dolny kręgosłup, u osób, które nie potrafiły się schylić, podnieść rzeczy, Bóg uzdrawia. Dolny kręgosłup. Bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony. Amen. Panie, oddajemy Ci też problemy wszelkie właśnie, oddajemy Ci problemy z pracą, oddajemy Ci problemy z finansami. Ogłaszam, Panie, że to jest część naszego dziedzictwa. Ty powiedziałeś, że te rzeczy będą nam dodane, mamy się o nie nie troszczyć, one będą dodane i my chwytamy Cię za słowo, trzymamy Cię za słowo i przyjmujemy, Panie, uwalniam Twoje błogosławieństwo, uwalniam Twoich aniołów. Do miejsc, gdzie zmagamy się z finansami, z pracą, z nauką. W Twoje imię, Panie, ogłaszam, że wszystko, czego się dotkniemy, będzie błogosławione. Ogłaszam, Panie, że nasz kosz i dzieża są błogosławione, że błogosławione jest nasze wejście i wyjście od dzisiaj. Dzisiaj od dzisiaj. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. I Panie, w Twoje imię przyjmujemy, Panie, nowe szanse, nowe błogosławieństwa, nowe miejsca, w które nas posyłasz. Miejsca, w których znajdziemy Twoją przychylność, Twoje błogosławieństwo. Dobrze, kochani, teraz oddaję Wam chwilkę. Piszcie teraz, co się w Was dzieje, jak doświadczacie mocy Bożej. Albo, aha, oczywiście sprawdźcie, nie mogłeś czymś ruszać, możesz. Bolało coś, nie boli, był guz czy narość, nie ma, nie dało się podnosić rąk, da się. Teraz kochani, próbujcie i piszcie, co się w Was dzieje. To jest czas, kiedy ja będę się modlił, żeby uzdrowienie było dokończone i żeby było trwałe. Amen. Daję Wam tu chwilkę. Agnieszka, spokój. Amen. Pokój jest od Ducha Świętego. Teraz przez chwilkę nie piszemy intencji, tylko to, co Bóg czyni, abyśmy mogli to pobłogosławić i dokończyć. Ciepło w kręgosłupie, w imię Jezusa ogłaszamy pełne uzdrowienie. Ból barku się zmniejszył, Sabina, w imię Jezusa Chrystusa niech odejdzie całkowicie. Joanna, miałam ostry ból dolnej części kręgosłupa cały dzień, jest dużo lepiej. W imię Jezusa Chrystusa uwalniamy jeszcze więcej ognia Ducha Świętego, niech będzie w pełni uzdrowiony ten kręgosłup. Anna, jakby lepsze widzenie w lewym oku, w imię Jezusa Chrystusa, niech będzie w pełni oczyszczone to oko i w pełni uzdrowione. Joanna, wzruszenie i wdzięczność. Duży pokój, zmniejszył się ból gardła, w imię Jezusa, niech odchodzą wszelkie bóle gardła całkowicie. Jagna, prawy nadgarstek mniej boli, w imię Jezusa, niech całkowicie będzie uzdrowiony i trwale. Grażyna, guz na nodze się zmniejszył, chwała Panu, w imię Jezusa niech wchłonie się całkowicie. Guzie, w imię Jezusa przemawiam do Ciebie, wchłoń się całkowicie, zniknij i nigdy nie wracaj. Oczy bolały, piekły, ustąpiło. Amen, błogosławimy to uzdrowienie. Ból w ramieniu męża ustąpił. Amen, błogosławimy, niech będzie pełne i trwałe to uzdrowienie.
Brygida, ból lewego kolana, który odnowił się jakiś czas temu po wypadku na rowerze w dzieciństwie, przeszedł na tej modlitwie. Amen. Błogosławimy w imię Jezusa to uzdrowienie. Radość, pokój, moc Boża. Prawy nadgarstek wraca do siebie. Richard chce dać świadectwo, pisze, że za każdym razem, kiedy modlisz się za Agnieszkę, która jest chora na raka płuc, Jezus nas zaskakuje, ona czuje się coraz lepiej, dziękujemy. I tym razem, Panie, uwalniamy Twój ogień i przemawiamy do tego raka, nakazujemy Ci zginąć, wchłaniaj się, znikaj całkowicie, zakazujemy niszczyć ciało Agnieszki, a uwalniamy Bożą moc i żywotność do ciała Agnieszki w imię Jezusa Chrystusa. Zofia, zmniejszenie pisku i szumu w głowie w imię Jezusa Chrystusa. Niech całkowicie znika pisk i szum. Alanka, gorąco w całym brzuchu modliłam się o otyłość i uwolnienie od kompulsji, czyli od kompulsywnego jedzenia. Uwalniam wolność, wolność Córki Bożej. W imię Jezusa ogłaszam wolność. Elżbieta, prawa ręka mniej boli, w imię Jezusa niech całkowicie przestaje boleć. Aneta, pokój, kiedy myślę o przyszłości. Amen, wolność i dziedzictwo. Uwalniamy wolność i dziedzictwo. Nelia, obrzęk ręki zmalał. Oby tak dalej, Jezu, działaj, uzdrawiaj. Pięknie, amen. W imię Jezusa przemawiam do tego obrzęku, niech znika całkowicie, niech schodzi całkowicie. Magdalena, dar łez. MacGyver, lewe kolano przestało boleć. Kasia, czuje ciepło nałożone na głowę. Wzruszenie, łzy. Grażyna, ból kręgosłupa dolnego jakby się zmniejszył. W imię Jezusa kręgosłupie bądź uzdrowiony. Pulsowanie pod dłońmi w miejscu, w którym je położyłem. Ustąpił ból lewego ramienia. Błogosławimy to uzdrowienie. Aneta, przyjmuje pełne uzdrowienie moich stóp. Magdalena, modliłam się za męża, a zniknął ból dolnej części mojego kręgosłupa. Błogosławimy Cię, Jezu, w tym. Beata, sztywność kolana się zmniejszyła. Kolano w imię Jezusa Chrystusa nakazuje Ci poprawnie funkcjonować, niech całkowicie poprawnie. Ruszaj się w każdą stronę tak, jak trzeba. Kamila, lepsze widzenie w ciemności. Uwalniamy pełne uzdrowienie widzenia w ciemności. Aga i Paweł, lewe kolano mniej boli. W imię Jezusa niech będzie pełne uzdrowienie. Magdalena, łzy, wzruszenie. Lewe oko mniej łzawi. W imię Jezusa oko bądź uzdrowione i przestań łzawić. Martyna, ból w nodze się zmniejszył. Nogo w imię Jezusa Chrystusa bądź uzdrowiona. Lewe kolano mniej boli. Znowu kolejne. Ból barku zmniejszył się w imię Jezusa. Niech odejdzie całkowicie. Waldemar, nie wiem kiedy to się stało. Zostałem uzdrowiony z nawracających hemoroidów. Chwała Panu. I niech to nigdy nie wraca. Ciepło w kręgosłupie. W czasie modlitwy ustąpił ból migrenowy. Beata, w imię Jezusa Chrystusa przełamujemy te migreny. Niech one już nigdy nie wracają. Dariusz, prawa ręka mniej boli. Ręko bądź uzdrowiona w imię Jezusa. Uczucie gorąca w dolnym odcinku kręgosłupa w imię Jezusa niech będzie uzdrowione. Aleksandra, ja mam uszkodzone lewe kolano i krótszą nogę. Mam wrażenie, że jest z nim trochę lepiej. W imię Jezusa Chrystusa nogo rośnie, kolano bądź uzdrowione. W mocy i władzy imienia Jezus przemawiam do tej nogi. Rośnie, kolano bądź uzdrowione. Kasia, ból kolana całkowicie odszedł. Wcześniej nie dałam rady wytrzymać z bólu. Chwała Ci, Jezu Chryste. Sabina,
Mam również trochę mniejszy ból kręgosłupa w odcinku dolnym. Prawie nie czuję bólu. W imię Jezusa, kręgosłupie, bądź uzdrowiony. Odszedł ból nogi pod kolanem. Irena, lewe kolano, jest zmiana w tym kolanie. Ogłaszam całkowite uzdrowienie. Kolano, bądź uzdrowione. Prawa ręka mi boli. Ręko, bądź uzdrowiona w imię Jezusa. Ciepło w kręgosłupie, które przesuwa się w dół. Następna osoba, Alina, czuje ogromne ciepło w klatce piersiowej. Niech to będzie uzdrawiająca moc Jezusa. Ula, mniej bolą kolana, niech będą uzdrowione. Odczuwalny ból stawów, kolana ustąpił. U Agaty, bądź uwielbiony Jezu. A zatka, biodra i nogi się wyrównały, czyli rozumiem, że nie były równe. W imię Jezusa Chrystusa niech to będzie pełne i trwałe uzdrowienie i przyślij mi świadectwo i najlepiej zdjęcia, jak te nogi były, jak są teraz. Urszula, lewa noga mniej boli. To jest cudowne dzisiaj, ile przepięknych uzdrowień. Szczególnie widzę kręgosłup i takie kostne rzeczy dzisiaj Bóg uzdrawia. Halina, Panie, bądź wywyższony, nachyliłam się, dotknęłam podłogi, nie mogłam tego robić, ogłaszam uzdrowienie kręgosłupa. Amen. My też ogłaszamy w imię Jezusa uzdrowienie kręgosłupa, niech będzie pełne i trwałe. Katarzyna, całkowicie przestał boleć kręgosłup i kolano. Mam rwę kulszową i kolano przed operacją. Chwała Panu. Niech to będzie pełne i trwałe uzdrowienie w imię Jezusa. Emilia, problemy gastryczne męża. Cały czas się o to modlili. Podeszłam do niego. Wszystko dobrze. Dziś od rana w tej intencji się modliliśmy. Chwała Panu. Magdalena, cały dzień czułam, jak powiększa się migdał w gardle. W tej chwili nic mi nie przeszkadza. Bądź uwielbiony, Panie. Małgosia, mniej boli złamana kostka i zakażona rana pooperacyjna. W imię Jezusa, kostko, bądź uzdrowiona, rano zabliźnij się. W imię Jezusa, kostko, bądź uzdrowiona, rano zabliźnij się. Katarzyna, piękne świadectwo. W zeszłym tygodniu prosiłam o modlitwę za straszny ból barku. Dziś jest całkowicie bezbolesny. Amen, Panie, błogosławimy to uzdrowienie, niech będzie pełne i trwałe. Lidia pisze, wróciła ostrość wzroku. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Piotr pisze, radość i lekkość w ciele. Chwała Panu. Amen, kochani. Zobaczcie, Bóg dokonuje niezwykłych rzeczy. Tylko dzisiaj mieliśmy kilka osób, takie wyraźne polepszenie wzroku, guzy, które się zmniejszają. Już nie mówię o kręgosłupach. Chwała Panu, to się, kochani, dzieje. Dlatego podchodźmy do tego nie jako niewolnicy, ale jako synowie, córki i jeszcze więcej, jako dziedzice i dziedziczki. Chwała Ci, Panie. Chwała Panie. I jeszcze tutaj zobaczcie, nawet się nogi wydłużają. Nogi. Biodra się wyrównują. Amen. Kto tego dokonuje? Duch Święty w imię Pana Jezusa. Amen, kochani. Amen.
Na dzisiaj to wszystko. Za tydzień wracamy do tematu, albo może nie, może już nowy jakiś mini cykl. Chyba tak, jakiś nowy mini cykl, ale to zapamiętajmy. Idziemy od usprawiedliwienia przez usynowienie, aż do wejścia w dziedzictwo. Usprawiedliwienie jest fundamentem relacji z Bogiem. I to słowo pewność, ja wrócę jeszcze do tego słowa pewność, nieustraszona pewność, radosna odwaga, śmiałość. Amen. I na tym budujemy naszą relację z Bogiem. Amen, kochani. Chwała Ci, Panie Jezu. Chwała Ci, Panie Jezu. Dokonujesz cudownych, wspaniałych rzeczy. I przez uzdrowienia, i przez przebaczenie, i przez to błogosławieństwo, które zawiozę, wiemy gdzie. Amen. Późno, kochani. Pa, pa. Zostańcie z Bogiem. Zobaczymy się za tydzień.